A więc tak, szanowni państwo, na początek pokażę fragment spektaklu, o którym będę dzisiaj mówił. Wywiad z Ballmeierem. Zobaczymy dwa fragmenty. Pierwszy początek, żebyście państwo zorientowali się w ogóle, o czym jest ten spektakl. To będzie dużo ciekawsze i to będzie w skrócie, prawda? Będzie, myślę, bardziej efektowne i efektywne, niż ja bym to miał referować. I później państwu pokażę ewentualnie, jeszcze jak czasu wystarczy, pewne wątki, które, o których będę mówił, czyli żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to zostało zrobione i jaki jest przebieg tego, o czym będę mówił. Historia, którą za chwilę państwu przedstawimy, oparta jest na autentycznych wydarzeniach. Wolfgang Joachim Ballmeier, generał SS, po wojnie sądzony Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Wypuszczony na wolność ze względów zdrowotnych. Do niedawna zamieszkał niedaleko Monachium. Jego ordynans, Jan, postać bez większego znaczenia, aczkolwiek z nienaganną przeszłością bojową. Feldruis, autorskiego artykułu pod tytułem Wywiad z Ballmeierem, wydrukowanego w Scientific Review, miesięczniku amerykańskich intelektualistów. Człowiek, który nazwał Ballmeiera funkcjonariuszem zbrodni. W Monachium Rafael Davies zawarł znajomość z dziennikarką niemiecką Ingą Holz. 100% nowoczesności i seksu, może nawet z odrobiną przesady. Niemcy powinni przeżyć swoją prawdziwą ekspiację, powiedział jej Davies. I później, gdyby tego zażądała, zrezygnowałby z ekspiacji Niemiec. Oprócz tych czworga osób, w naszej historii występuje wyspa. Słynna, straszliwa i tragiczna wyspa Barnum, drobniutki odprysk archipelagu na Morzu Jońskim. Wyspa Barnum, której imię związane jest z nazwiskiem Ballmeiera, wyspa Sym, wyspa Ostrzeżenie. 3 kwietnia 1943 roku na Barnum wybuchło powstanie przeciw okupantom hitlerowskim, krwawo stłumione przez oddziały SS pod dowództwem generała Ballmeiera. Po likwidacji działań powstańczych na terenie wyspy Barnum zostały zorganizowane obozy dla całej ludności, bez względu na wiek i płeć. Wydarzenia te wstrząsnęły opinią publiczną w krajach cywilizowanych. Dobrze, proszę państwa, to tylko tytułem wprowadzenia, prawda, żebyśmy wiedzieli, o czym jest spektakl, żebym nie musiał referować. Tak? I przyjeżdża do Ballmeiera oczywiście dziennikarz amerykański i rozpoczyna z nim wywiad. Ja się skupiam właśnie na tym, jak ona pewnej formie pokazania i warsztatu historycznego i pewnej formy uprawiania historii w przypadku twórczości Andrzeja Wajdy. Dobrze. W takim razie zacznę w taki sposób. Otóż głównym wątkiem tej opowieści, spektaklu telewizji, jest właśnie to, że mamy do czynienia z wywiadem, prawda? Amerykański dziennikarz przeprowadza wywiad z niemieckim zbrodniarzem. Davies, proszę państwa, jako dziennikarz w tym spektaklu, w całej tej opowieści, generalnie jawi się jako historyk nietradycyjny. Co to znaczy historyk nietradycyjny w tym przypadku? Otóż jeśli historiografię będziemy traktowali w sposób klasyczny, definiować jako klasyczną, to mam na myśli taką historiografię, o której się mówi, że to jest historiografia deskryptywna, prawda? Czyli opisowa, tylko i wyłącznie. Taka, która nie ma ambicji wyjaśniających, taka, która jest nieuteoretyczniona, prawda? Taka klasyczna, zdarzeniowa historiografia opisowa. W przypadku Davesa sytuacja ma się nieco inaczej. Otóż nie uprawia on historii deskryptywnej i faktograficznej. Zajmuje go przede wszystkim praktykowanie historii wyjaśniającej, odwołującej się w swoich eksplikacjach do psychologicznych motywacji działań ludzkich, działań podmiotów w przeszłości. Między innymi tutaj właśnie, to jest taki collingwoodowski niemalże sposób rozumienia historii, prawda? Wydarzenia wewnętrznej strony wydarzenia, zewnętrznej strony wydarzenia. Także to już jest, że tak powiem, trochę bardziej zaawansowane. Inną oznaką tego, że Davies nie jest tradycyjnym historykiem, może być fakt, iż w swojej pracy badawczej posługuje się wywiadem, czyli rozmawia z uczestnikami, świadkami wydarzeń. W związku z powyższym nasuwa się konstatacja, że Rafael Davies w widowisku Wajdy jest reprezentantem nurtu badań historycznych określonych mianem oral history. Patrząc na omawiany problem z nieco innej perspektywy, można by dojść do przekonania czy do wniosku, że uznanie Davesa, tego, że dziennikarza amerykańskiego za badacza uprawiającego historię mówioną, jest pewnym nadużyciem, jest nieuprawnione. Dlaczego? Ano między innymi dlatego, że
właśnie jest dziennikarzem, prawda? I jak doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, no wywiad jest typowym narzędziem, jakim się posługują dziennikarze, tak? To niekoniecznie musi być wcale historia mówiona, tak? Znaczy, no, po prostu typowy wywiad taki dziennikarski, który często czytamy niejednokrotnie w gazetach, prawda? Czy jest to standardowa praktyka dziennikarska? Zatem fakt, że Davis przeprowadza w spektaklu wywiad z byłym nazistą, nie musi wcale być oznaką praktyki badawczej spod znaku historii mówionej. Może zostać uznany za przejaw właśnie standardowej praktyki dziennikarskiej, która nie ma nic wspólnego z historią mówioną. W związku z powyższym warto zastanowić się nad argumentami, które pomogłyby uzasadnić tezę, że Wajda w swoim widowisku przedstawia Davisa jako nietradycyjnego badacza z przeszłości spod znaku oral history. I tak. W jednym ze swoich artykułów poświęconych historii mówionej Marta Kurkowska-Budza, jedna chyba z najlepszych w kraju, w Polsce, specjalistek od historii mówionej, pisze następująco. Za ojca oral history uważa się Alana Navisa, historyka afiliowanego przez większość swego życia przy Columbia University w Nowym Jorku. W roku 1948 zainicjował on na swoim uniwersytecie pierwszy na świecie program historii mówionej, mający na celu nagrywanie i archiwizowanie relacji ustnych o historii Stanów Zjednoczonych. Dziś jest jako Columbia University Center for Oral History. W spektaklu, który Państwu prezentuję, który mówię, podczas pierwszego spotkania, tych spotkań było trzy, prawda, Davisa z Ballmeyerem, podczas pierwszego spotkania z generałem SS, Davis przedstawia się jako dziennikarz i naukowiec należący do grupy młodych badaczy z Columbia University, prawda, a więc tego uniwersytetu, na którym powstała oral history, zajmujących się zbieraniem relacji od uczestników wydarzeń z niedawnej przeszłości i ich wyjaśnianiem na łamach czasopisma Scientific Review. Czyli możemy na tej podstawie domniemywać, tak, że należy do grupy badawczej, która powstała na Columbia University i uprawia historię mówioną, prawda? No to jest taka przesłanka, która mi pozwala go interpretować jako historyka należącego do grupy oral history. W związku z tym nasuwa się następująca konstatacja. Skoro Columbia University był kolebką historii oralnej, a Dave w spektaklu Wajdy jest wykładowcą tej uczelni, należącą do grupy przeprowadzającej wywiady i zbierającej relacje uczestników oraz świadków wydarzeń z niedawnej wojny, to uznanie go za przedstawiciela badaczy z kręgu oral history wydaje się uprawnione. Tym samym nasuwa się konstatacja, że Wajda w swoim spektaklu pokazuje nam badawczy wywiad prowadzony przez Dave'a w ramach programu oral history. W początkach historii oralnej osoba, z którą historyk przeprowadzał wywiad, miała status informatora. Była traktowana jako nośnik i przekaźnik informacji, mniej lub bardziej wiarygodne źródło wiedzy dla badacza, poddawane krytyce. Jak każde źródło historyczne oczywiście. W związku z powyższym, jeśli Davis w widowisku Wajdy jest historykiem, to Ballmeyer, z którym prowadzi on wywiad, odgrywa rolę informatora. Na samym początku, podczas pierwszego spotkania obu bohaterów, możemy usłyszeć, jak amerykański badacz przemawia do generała, że wraz z odchodzeniem ludzi przepadają źródła informacji. Tym samym Davis traktuje swojego rozmówcę jako wywołane źródło historyczne. Pyta go o konkretne wydarzenia, ale najbardziej zainteresowany psychologiczną motywacją działań generała. Nie nagrywa rozmowy, ale notuje odpowiedzi zbrodniarza na zadawane pytania. W spektaklu możemy zobaczyć, że historyk na różne sposoby poddaje wypowiedzi Ballmeyera krytyce. Porównuje je z innymi materiałami źródłowymi, aktami z procesu sądowego w Norymberdze, czy opublikowanymi w książce wspomnieniami ocalałego z Barnum, jednego z ocalałych z Barnum, z tej wyspy, o której była mowa we wstępie. W trzeciej części widowiska widzimy Davisa w pokoju hotelowym podczas pracy nad zebranym materiałem. Historyk odsłuchuje nagrania z informacjami o Ballmeyerze zrealizowane jeszcze przed spotkaniem z generałem, przegląda notatki i dokumenty. Niejako w symbolicznym laboratorium bada i przesiewa uzyskane informacje pod kątem ich wiarygodności i poznawczej przydatności. Próbuje wczuć się w myśli swojego rozmówcy. Zastanawia się również nad własnymi pytaniami, przebiegiem i efektem rozmowy z Ballmeyerem, co można uznać za krytyczną autorefleksję nad własną praktyką badawczą również. Odwołując się do retoryki używanej na gruncie współczesnych badań jakościowych, przedstawiony w widowisku Wajdy wywiad Davisa z Ballmeyerem ze względu na jego aktywny i polemiczny styl można określić jako wywiad konfrontacyjny. Konfrontacyjny wywiad badawczy, jak pisze w swojej książce Steinar Quayle, charakteryzuje się kilkoma cechami. Zakłada konfrontację, w ramach której badacz świadomie wywołuje konflikty i niezgodność interesów, jak to się dzieje w niektórych wywiadach dziennikarskich. W przeciwieństwie do idealnego porozumienia i harmonii postulowanych w konwencjonalnych wywiadach, wywiad konfrontacyjny staje się polem walki, w trakcie której badacz neguje i podważa wypowiedzi badanego, podkreślając w ten sposób istnienie konfliktów i relacji władzy.
W wywiadzie konfrontacyjnym bardziej oczywista staje się uprzywilejowana pozycja osoby prowadzącej wywiad. Badany ma jednak możliwość kwestionowania założeń badacza, dzięki czemu w interakcji pojawia się większa równowaga sił między rozmówcami. Celem wywiadu konfrontacyjnego jest osiągnięcie zrozumienia przez dialektyczne rozwijanie opozycyjnych twierdzeń. Przedstawiony w widowisku wywiad Davesa z Ballmeyerem wpisuje się w przywołany wyżej schemat. Tak? I posłużę się kilkoma przykładami, przywołam Państwu kilka takich wymian zdań pomiędzy bohaterami i później chciałbym też, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Znaczy chodzi o tembr głosu, prawda, w ogóle sposób, w jaki rozmawiają. No, trudno jest mi to referować, także zobaczymy to, żeby było i szybciej, i wygodniej. Czy nie mylę się sądząc, że przeżył Pan szok nerwowo-psychiczny pod wpływem rewelacji o zbrodniach na Barnie? Amerykańscy psychoanalitycy, którzy zajmują się podobnym... Zostawmy psychoanalizę. Nazywają to, ile pamiętam, refleksem powracającym. Państwo uczeni są naiwni. Mając do wyboru rolę zbrodniarza lub zdrajcy, wybrał pan oczywiście... Nie, nie wybierałem, panie Davis. Znakomicie. Panie Ballmeyer, czy pan wiedział, co działo się na Barnum? Czy czuje się pan za to odpowiedzialny? Panie Davis, pan nie jest fachowcem wojskowym. Dowódca jest zawsze odpowiedzialny za to, co się dzieje na powierzonym mu obszarze działań, ponieważ istnieje założenie, że w tym zakresie powinien wiedzieć o wszystkim. Oczywiście jest to założenie abstrakcyjne. Pan lubi abstrakcję, panie Ballmeyer. Odpowiedzialny jest zawsze abstrakcja. To Niemcy. Wymordowali ludność Barnum. Czy pan wie o tym, że były tam wypadki ludożerstwa i zakopywania żywcem w ziemi? To robili Niemcy. Widzę, panie Davis, że pan nie zna niektórych szczegółów. W akcji wyniszczenia ludności Barnum pomagała ludność Barnum. W książce, którą niedawno czytałem, Umarli z wyspy Barnum, nie ma o tym ani słowa. Książkę tę napisał jeden z przypadkiem ocalonych mieszkańców Barnum. Ujawnienie tych właśnie szczegółów nie leżało w interesie autora. Ujawnienie tych zbrodni leżałoby w interesie ludzkości, panie Ballmeyer. A pan sądzi, że ludzkość powinna wiedzieć wszystko o sobie? A więc na początku przywoływanej już rozmowy historyk sugeruje generałowi, że musiał on przeżyć wstrząs nerwowo-psychiczny, kiedy dowiedział się o zbrodniach na Barnum, określany przez amerykańskich psychoanalityków jako syndrom refleksu powracającego. Wypowiedź Davisa w tym przypadku jawi się jako prowokacyjna. Wyraźnie poirytowany Ballmeyer podniesionym głosem odpowiada Davisowi, że amerykańscy uczeni są naiwni, czym dyskredytuje oczywiście tezę badacza. Davis pyta generała dalej, czy wiedział, co działo się na Barnum i czy czuje się za to odpowiedzialny. Generał odpowiada historykowi, że ten nie jest fachowcem wojskowym. Dalej mówi, że dowódca jest zawsze odpowiedzialny za to, co się dzieje na powierzonym mu odcinku działań. Tym samym Ballmeyer, kwestionując kompetencje Davisa w zakresie wojskowości, niejako automatycznie podważa sens i zasadność postawionego pytania. W innym miejscu Davis mówi Ballmeyerowi, że to Niemcy wymordowali ludność Barnum. Pyta go, czy wie, że były tam wypadki ludożerstwa i zakopywania ludzi żywcem w ziemi. Ballmeyer odpowiada na ten zarzut z nutą pobłażania w głosie, że Davis nie zna niektórych szczegółów, po czym informuje historyka, że w akcji wyniszczania ludności Barnum brali udział sami mieszkańcy wyspy. Tym samym Ballmeyer sugeruje, że Davis jest nieprzygotowany i znowu dyskredytuje jego kompetencje. Historyk na słowa generała reaguje nerwowo. Twierdzi, że wypowiedzi nazisty są absurdem. Aby zbić jego argumenty, powołuje się na książkę ocalałego z zagłady z wyspy, w której nie ma żadnych informacji o współudziale ludności Barnum w masowych mordach. Poprzez to manifestuje generałowi, że jest przygotowany i jednocześnie odrzuca jego sugestię o braku kompetencji. Ballmeyer nie pozostaje dłużny. Mówi, że w związku z tym, iż książkę napisał jeden z przypadkowo ocalałych mieszkańców wyspy, w jego interesie nie było ujawnianie takich szczegółów. Dzięki temu, że generał podważa wiarygodność relacji ocalałej ofiary, obala argumenty Davisa. W innym miejscu przedmiotem konfliktu jest moralność. Ballmeyer twierdzi na przykład, że poczucie dobra i zła zależy od przyjęcia określonego punktu widzenia. Deklaruje tym samym, iż respektuje etyczny relatywizm. Davis odpowiada na to, że argumentom generała przeczą fakty.
powołuje się na przypadki skruchy byłych hitlerowców, którzy mówiąc o swojej przeszłości płakali. Dejs stoi na stanowisku uniwersalnego ładu moralnego. Odwołanie się do konkretnych przykładów zachowań uznania i wyznania winy przez nazistów ma potwierdzać istnienie uniwersalnych, niepodważalnych norm moralnych. Dejs zdaje się sugerować, że gdyby ich nie było, zbrodniarze nie przyznawaliby się do zbrodni i nie wyrażaliby skruchy. Tym samym odwołując się do zachowań skruszonych pod naciskiem uniwersalnych norm moralnych nazistów, amerykański historyk usiłuje zdyskredytować moralny relatywizm Ballmayera. Tezy Dejsa nie przekonują generała. Pozostaje on przy swoim stanowisku. Mówi historykowi, że ilość dobra i zła jest w każdym człowieku mniej więcej taka sama. To jednak o niczym nie rozstrzyga, bo każdy może uznać pewien cel albo przyjąć pewien punkt widzenia, który go usprawiedliwi w momencie skazywania innych na śmierć. Dejs z braku argumentów odpowiedział generałowi jedynie milczeniem. W trakcie drugiego spotkania, w finale rozmowy, Dejs prokuratorskim tonem mówi Ballmayerowi, że największa zbrodnia nazistów polega na tym, że nie uważają się za winnych. Wyraźnie zdenerwowany generał przerywa wywiad, wzywając podniesionym głosem swojego ordynansa. W zaprezentowanej wyrywkowo wymianie zdań obie postaci artykułują swoje stanowiska i wzajemnie się do nich odnoszą, jak łatwo zauważyć, prawda? Konfrontacyjny wywiad pozwala w tym przypadku poznać światopoglądy obu interlokutorów, które zaprezentowałem tutaj. Obaj rozmówcy są dla siebie równorzędnymi partnerami. Nawzajem podważają swoje argumenty, prowokują się, krytykują i dyskredytują. Przemawiają do siebie podniesionym głosem. Nie jest trudno zauważyć, że rozmowa obu mężczyzn przypomina wymianę ciosów. Tym samym wywiad staje się polem walki pomiędzy historykiem i jego informatorem, na którym ścierają się dwie niewspółmierne wizje świata i człowieka. W tej walce jest wygrany i przegrany. Do klęski w bitwie na argumenty przyznaje się Dejs, który mówi, że Ballmayer zbombardował jego kryteria. Dejs z jednej strony poniósł porażkę poznawczą, ponieważ nie udało mu się dowiedzieć, czy postawa Ballmayera wynikała z wiary w to, co mówił, czy była jedynie wyrafinowaną grą nastawioną na uniknięcie odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Dejs poniósł również klęskę w płaszczyźnie perswazyjnej. Nie udało mu się przekonać Ballmayera do swoich racji. Jednocześnie patrząc na wywiad Dejsa z Ballmayerem z nieco innej perspektywy, można odnieść wrażenie, że amerykański badacz dziennikarz, mimo iż nie zrealizował stawianych sobie celów, w pewnym sensie odniósł niezaplanowany sukces poznawczy. Polemika z Ballmayerem uświadomiła Dejsowi kruchość wyznawanych przez niego światopoglądowych, liberalnych i uniwersalnych racji, które nie były w stanie przeciwstawić się plemiennej i relatywistycznej argumentacji jego przeciwnika. Rozmowa z byłym nazistą uświadomiła amerykańskiemu historykowi siłę perswazyjną relatywizmu. Cytat, fakty, 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 powiada Dejs. Z tych samych faktów można skonstruować obronę i oskarżenie. W akcie rozmowy okazało się, że te same fakty, w zależności od kontekstu, w jakim się o nich mówi, mają różne znaczenie. Tym samym argument w dyskusji odwołujący się do autorytetu faktów nie jest argumentem rozstrzygającym. Wracając do wątku wywiadu badawczego, nasuwa się refleksja, że Wajda pokazał w spektaklu nowo powstały na gruncie amerykańskim nurt badań historycznych, oczywiście ówcześnie nowy, tak, bo niekoniecznie dzisiaj, mianem historii mówionej, który w Europie zadomowił się dopiero w latach 60. Poprzez przedstawienie wywiadu Dejsa z Ballmayerem w uproszczeniu pokazał również metodę i warsztat historii mówionej. Wywiad badawczy, sposób, w jaki historyk mógł pracować z uczestnikiem i świadkiem wydarzeń, jak badacz tworzy wywołane źródło historyczne, jak powstaje historyczna wiedza o przeszłości w procesie interakcji historyka z informatorem, narratorem. Można zatem mówić, że telewizyjne widowisko Andrzeja Wajdy jest także opowieścią metahistoryczną, pod tym względem, że jest to właśnie refleksja nad praktyką badawczą w historii mówionej. No. I to byłoby na tyle. Dziękuję.